będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to Jezus pyta uczniów, za kogo mnie ludzie uważają. Odpowiadają za proroka, za Jana Chrzciciela, za innego z nauczycieli. A wtedy Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I pada odpowiedź Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus mówi, Szymonie, nie objawiło ci to twoje własne życie, ale objawił ci to mój Ojciec Niebieski. Ty będziesz Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Ale wraz z pewnością świętego Piotra idzie upomnienie. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Pytanie o wiarę. Pytanie, za kogo my uważamy Jezusa Chrystusa. I często pada pewna szybka odpowiedź. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Mesjaszem. Ale czy tak jest rzeczywiście, że uważamy Jezusa za Boga, czy tylko tak potrafimy odpowiedzieć? Kochani, dzisiaj Jezus zachęca nas poprzez swoją Ewangelię, poprzez swoje słowa, abyśmy w życiu codziennym kierowali się wiarą, nadzieją, miłością, abyśmy w życiu codziennym byli rzeczywiście tymi, którzy odpowiedzą, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ale wraz z odpowiedzią, abyśmy potwierdzili, rzeczywiście Jezus jest moim Królem i moim Panem i moim Mesjaszem i moim Bogiem, czyli abyśmy żyli miłością, której Jezus nas nieustannie uczy. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku z Panem Bogiem.